Jestem wśród ludzi, którzy uciekli z wioski, która została napadnięta przez rebeliantów. Uciekali, chroniąc swoje życie. Wioska była spalona, ludzie stracili cały swój dobytek. Wędrowali 10 dni, żeby dotrzeć tutaj. Tu mieszkają, w takich domach, stracili wszystko. Brakuje im również wody. Polska Akcja Humanitarna będzie w tych okolicach budowała studnie. Pozdrawiam czytelników Travelera oraz tych wszystkich, którzy już zapisali się do klubu SOS. Sytuacja, z którą mamy tutaj do czynienia, to tak zwana sytuacja emergency. Ci ludzie czekają na pomoc od kilku miesięcy i jeszcze jej nie dostali. Woda powinna do nich dotrzeć jak najprędzej, bo bez niej, wiadomo, trudno jest przeżyć.